Cześć, witajcie. Zaczynamy niedzielny odcinek, w którym będziemy zakładać te lamele tutaj ścienne. Za chwilkę Wam powiem troszeczkę więcej na ten temat, jaki rodzaj wybraliśmy i będziemy sobie to powoli montować. Teraz oczywiście czołóweczka. Proszę Was również o subskrypcję, komentarze, łapeczki w górę, jeśli odcinek będzie Wam się podobać lub będzie do czegoś przydatny. Także startujemy. Dobrze, jak widzicie, jeszcze nie mam cokolików zrobionych. Troszeczkę się ten temat odwlekł, ale to i też dobrze, bo właśnie te lamele będziemy tutaj montować. One będą od samej podłogi, czyli od paneli, aż po sufit, więc dobrze, że tych cokolików nie mam założonych, ale myślę, że to będzie następny krok po wykonaniu właśnie zaraz tych, po wykonaniu tych lameli. Więc myślę, że może któryś z następnych odcinków będzie właśnie nie z montażu cokolików, bo to już mamy zrobione tam w jednej części salonu i o tym był odcinek, ale miał być jeszcze właśnie tutaj, nie? Wzdłuż kominka i pod tutaj drzwiami tarasowymi właśnie coś muszę tutaj też dokończyć, więc o tym zrobimy sobie ten odcinek, myślę może następny nawet, albo któryś tam z kolei, zobaczymy jak to tam się pokłada. Dobra, mam lamele, no nie będę Wam zdradzać producenta, jak ktoś będzie zainteresowany, no to proszę, pytajcie, Kiciuś, nie przeszkadzaj. To są lamele, takie wiadomo, wszystko to jest tworzywo sztuczne, ja wybrałem lamele takie, one są z polistyrenu, o ile dobrze kojarzę. Oczywiście tam nadrukowane tutaj mają jakiś wzór drewna. Pierwotnie myślałem nad innymi lamelami, natomiast takimi bardziej większymi, że tak powiem. One to mają takie większe wymiary, 3x4 bodajże centymetry. Ten lamel ma i jest przyklejony na płycie MDF. Pierwotnie myślałem o takich lamelach. Natomiast no, cena, tamte są zdecydowanie droższe, też są po 3 montowane, są troszeczkę szersze, natomiast były zdecydowanie droższe w stosunku do tych, to jakiś przy tej samej, powiedzmy, powierzchni zabudowy musiałbym zapłacić 3 razy więcej, więc no tutaj mnie troszeczkę przyblokowała cena. Mam nadzieję, że te też będą się fajnie prezentować. No, te w stosunku do tamtych mają taką zaletę, że to jest, powiedzmy, ten polistyren, jakieś takie tworzywo, powiedzmy, a la plastik. Z tego też wytwarza się też styropian, ale to jest twarde. Twarde po prostu jakiś tutaj materiał. Na pewno jest wodoodporny, w przeciwieństwie do płyty MDF, która tam w jakiś tam sposób może tą wilgoć wchłaniać. Też tak samo przyklejany na klej, mam nadzieję, że jedna tubka mi starczy. Także myślę, że nie będzie problemu. No, fajny system montażu, bo tutaj jest, z tego co się zorientowałem, jest listwa początkowa, końcowa. Można sobie zamknąć też specjalną listwą od dołu i od góry, także kompletny system fajny. Nie do końca wiem, jak to wyglądało tam w przypadku tych lameli na MDF-ie. Są też na filcu, no ale filc to raczej odpada. MDF, jeśli już, to ewentualnie, ale też wybrałem to, tak jak Wam mówię, z powodu ceny. Druga sprawa, jeszcze są takie listwy same takie lamele. To też jest MDF w jakiś tam sposób oklejony. Wychodzi tani, ale znowu jest więcej pracy, bo trzeba po prostu jakieś tło zrobić, więc trzeba by to było jakoś tutaj pomalować, powiedzmy na czarno, żeby uzyskać podobny efekt, więc więcej pracy, a kosztowo myślę, że podobnie jak to, no co się komu podoba i tak dalej, nie wiadomo, wszystko tutaj jest kwestia gustu, no i budżetu. Ja się zdecydowałem, no to myślę, że całkiem fajne, nie reklamuję tutaj tego w żaden sposób, no tak jak mówię, ktoś będzie zainteresowany, to podam producenta, po prostu uzasadniam Wam mój wybór, nie? Czym się kierowałem przy wyborze tutaj tego konkretnego produktu. Dobra, część mam rozpakowane, żeby troszeczkę było szybciej. Tu są właśnie te listwy, to jest bodajże listwa początkowa, końcowa, ona ma tu takie wycięcie, żeby naszło to tutaj ładnie. No i taka listwa uniwersalna.
którą robimy przy podłodze i przy suficie. Także zacznę sobie to zaraz rozmierzać, rozpakowywać resztę. Mam taki plan, żeby to układać wszystko na sucho na podłodze, zmierzyć dokładnie, dopiero później poobcinać i zakładać, przyklejać, bo nie chce mi się tego mierzyć, że tak powiem. O, trzeba zaczynać właśnie według producenta, trzeba zacząć od lewej strony, więc troszeczkę taka lipa, nie? Bo trzeba się krywać w stronę ściany i trzeba mieć dobrze zmierzoną, ile nam to wszystko zajmie, żeby tą pierwszą listwę tutaj dobrze dopasować. Można by to odwrócić do góry nogami i jechać od narożnika, i też rozważałem taką opcję. Natomiast zastanawiam się a propos tej listwy końcowej, bo ona tak tutaj domyka, nie? Ona jest na górze, więc myślę, lepiej jeśli ona będzie w narożniku, nie będzie tak narażona, myślę, na jakieś tam odkształcenia, a ta początkowa jest w jakiś tam sposób zawsze przyciśnięta. No zobaczę, zastanowię się jeszcze, no może łatwiej byłoby jechać w tą stronę, wtedy nie trzeba nic rozmierzać. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie ułożone na sucho. Sam jeszcze nie mam, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. No i tak jest na kleju, jak klej puści, no to i ta się oderwie, więc myślę, że raczej nie powinno być problemu. Może to mieć znaczenie w przypadku łączenia, jeśli byśmy jechali jeszcze tutaj w tą stronę. Dlatego od tej lewej strony wtedy by to było może konieczne. Jeśli ja mam tylko jeden pasek, to myślę, że nie gra to żadnej roli. Więc myślę, że jakbym zaczął sobie od tamtej strony po prostu odwrotnie niż producent to zaleca, czyli powiedzmy do góry nogami, też nie będzie żadnego problemu w układaniu. Także dobrze, rozpakuję sobie to. Za chwilę pokładam sobie to tutaj na sucho, na podłodze. Zmierzę sobie wysokości, długości, no i będziemy coś docinać. Fajnie, bo można to ciąć na wszelkie sposoby, tak jak obróbka drewna, nie? Piłką, pilarką, wyżynarką, czymkolwiek. Jedyna sprawa to trzeba pilnować, żeby ciąć to od tej strony spodniej, że tak powiem. Czyli nie po tym nadruku tutaj z góry, tylko od dołu. Podobno się wtedy nie strzępi. Także zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Ja myślę, że zacznę sobie to ciąć piłką. Taką z drobnym zębem, żeby to po prostu może bezpiecznie będzie. Dobra. Dobra, kończę właśnie rozpakowywanie. Wstępnie to powinno wyglądać mniej więcej tak. Tak, tu jest ten. I to jest ten element, od którego powinno się zaczynać z lewej strony. Ja go sobie dam w narożniku jednak. Tak myślę. Łatwiej mi to będzie. Tak, i od góry idzie. Znaczy tak, on tu będzie przycięty i od góry zajdzie znowu ten, do samej góry. Tu muszę przyciąć. Drugą część damy sobie na dół. I tak to wygląda. Dobra. Trochę tu mocno świeci słońce, a tam w rogu znowu jest cień, ale mam nadzieję, że coś będzie widać. Muszę teraz tak pomierzyć wysokości, żeby te listwy, które pójdą w pionie, policzyć w taki sposób, że odjąć po prostu grubość tej listwy tutaj uniwersalnej, tak jak nazywa to producent. Przyciąć po całej wysokości te listwy końcowe i początkowe. Od razu sobie przyniosę zaraz benzynę ekstrakcyjną, żeby przemyć ten tył, tam gdzie będzie przylegać klej, żeby tam nie było nic tłustego, nic, co mogłoby spowodować późniejsze odklejenie się tej listwy od ściany. No mam nadzieję, że ściana jest czysta, nic tutaj nie palcowałem, także powinno być ok. Dobra, jeśli chodzi o wysokość tutaj w narożniku, zaraz sobie to zmierzymy. No, zaznaczę sobie tutaj 2 metry. Teraz od podłogi 252,2 mm. 252,2. Teraz tak.
całość na gotowo będzie miała 121 cm i 7 mm. Mniej więcej tu. No i tutaj wysokość. Tam było 2 metry 52 i 2. A tu mamy 2 metry 52 i 4. Nie, no 2 mm to tam myślę, że problemu nie będzie stwarzało. Natomiast trzeba będzie przypatrzyć dobrze, żeby gdzieś po prostu nie było widać jakiejś szparki niepotrzebnej. Może w narożniku troszeczkę pewnie wyżej podchodzi. Dobra. W takim razie muszę sprawdzić, gdzie jest, powiedzmy, ta nierówność. Prawdopodobnie tu na podłodze, bo muszę wiedzieć, z której strony się trzymać do kąta. Sufit na 99,9% jestem pewny, że jest w poziomie, więc zaraz sobie to sprawdzę. Bo wiadomo, jedną stronę trzeba będzie docinać równo, a jedną po całości sobie zaznaczyć kreseczkę delikatnie, te 2 mm, żeby wytracić. Bo jak widzimy tutaj, no za bardzo nie ma możliwości, żeby, no pewnie by się to jakoś też straciło, bo nie jest idealnie na styk, więc jakiś tam milimetr na całej długości, jakby gdzieś nie doszło, to pewnie by się też to jakoś wytraciło. Dobra, wszystko wiemy, także trzeba sobie to teraz wszystko pozaznaczać, poucinać odpowiednie długości. Dobra, teraz tak, jedną rzecz muszę sobie zmierzyć, bo wysokość wiem, jaka będzie. Natomiast tak, układ tego tu ma być taki, że te listwy skrajne, one są od samego sufitu do samej podłogi. Tu ma wychodzić i pomiędzy tymi listwami ma się znajdować właśnie ta listwa, która będzie szła w poziomie. To też musi być tutaj. Więc teraz tak, muszę sobie zmierzyć odległość pomiędzy tymi wysuniętymi listwami skrajnymi, no i przyciąć wtedy tą listwę poziomą. Taka sama odległość będzie na dole. Natomiast tutaj w tej listwie muszę wyciąć tą czarną, powiedzmy, podkładkę, tutaj tą część, w taki sposób, żeby ta listwa mogła tutaj spokojnie dojść, tak jak na tej zasadzie, co jest tam zrobione, bo tutaj nie ma nic takiego, więc to musi też tak tutaj dojść i zostać wycięte. Także jest troszeczkę takiej, no, zabawy. Trzeba to ładnie dopasować. Ok, czyli teraz sobie to tutaj pomierzę, przytnę te listwy, poczyszczę benzyną, żeby od spodu odtłuścić to wszystko i myślę, że będziemy sobie za chwilę to montować. Dobra, i teraz to jest to, co mówiłem, że musimy tutaj na tą listwę zaznaczyć. Tutaj na równo z górą. Ok. Właściwie mogę wyciąć po tym, bo to nie ma znaczenia. Próbowałem piłką, idzie troszeczkę długo. Natomiast takie wycięcie, no, jedynie piłką taką, że szczotem da radę fajnie zrobić. Tnę to normalnie pilarką, troszeczkę ten materiał się topi, ale jak widzimy, to cięcie jest nawet w miarę, no tu troszeczkę mi zeszło jakoś, ale najlepsze do cięcia, przypuszczam, byłby do tego jakaś taka pilarka stołowa, co jest, po prostu ma, przymykamy ją tak w dół, że ta linia jest pewna. No ja tą ręczną, to wiadomo, to troszeczkę tak pracuję, ale myślę, że damy radę jakoś to podocinać. Takie listy pojedyncze to jeszcze piłką taką ręczną z brzeszczotem da radę pociąć, natomiast nie wyobrażam sobie już tych większych ciąć piłką, dlatego no, trzeba tą pilarkę jakoś pokombinować, ale tego odcięcia myślę nie będzie dużo. Tutaj mam z długości takie odcinki, więc spokojnie sobie prowadnicę ustawię, żeby odciąć stałą odległość i myślę, że będzie ok. Dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Słuchajcie, taka sytuacja. Mam tutaj ustawione wszyściutko. Tak to tutaj będzie wyglądać, jeśli chodzi o układ
do poziomicy, żeby prosto było, tak to będzie, takie szczelinki tutaj będzie widać. Wycięcie tutaj jest zrobione, jak widzimy. Ustawione mam wszystko. I teraz tak. Dół też mam dopasowany teraz, tylko jest jedna kwestia. No tyle będzie odcinki, nie? Tylko teraz taka kwestia, że ja muszę sobie to wszystko tu ustawić odwrotnie. To, co mam teraz ułożone, muszę ułożyć tak samo, tylko że do góry nogami, po to, żeby tą linię, która wyznacza mi teraz poziomica, zaznaczyć od spodu, bo tniemy od tej strony, powiedzmy, czarnej, niewidocznej. Jeśli ja sobie zrobię tutaj linię, no to mi to nic nie da. A widzę, że przy cięciu no jest to konieczność, bo wtedy ta druga strona ładnie wychodzi. Natomiast od tej strony, która jest na górze przy cięciu, którą widzimy tnąc, to tam się stapia ten plastik, więc żeby nie zniszczyć sobie tutaj tej widocznej części nadrukowanej, to trzeba to wszystko poukładać od nowa i zaznaczyć sobie to od dołu. Ale zasada jest taka, że ustawiam sobie to na sucho, tak jak to powinno być. Długości mam, te boczne listwy mam przygotowane, przycięte, sprawdzałem, mieszczą się, fajnie są, fajnie tam pasują, więc powinno to wszystko grać. Dobra, pokażę wam. Taki sobie zrobiłem stolik tutaj do cięcia. Już po cięciu właśnie takie tutaj się wytapiają kawałki. Więc dlatego tniemy z tej strony i z tej strony musi być zaznaczone. Zrobiłem sobie taki prowadnicę po prostu. Odpowiednia odległość tu od brzegu do linii cięcia. Zaznaczamy, ustawiamy i tniemy po prostej linii. Jak widać, wtedy ta linia cięcia jest równiutka. Tak samo będzie tutaj z tej strony. I tak to ma wyglądać. Dobra, wszystkie lamele są docięte. Właśnie część mam już poczyszczone, odtłuszczone. Jak widać, no troszeczkę to dało. Dobra. Pierwsze co zrobimy, przykleimy sobie pion tutaj do góry w tym narożniku. I następnie zrobię sobie tą listwę poziomą na górze. Potem przyłożę sobie jakiś element następny po całości, po to, żeby zobaczyć, ile tutaj na dole będzie, jak to będzie wyglądać. Chodzi mi o to, że góra powinna być na styk, a jeśli by gdzieś się okazało, że jest to z luzem docięte, no bo wiadomo, na styk idealnie tak być nie może. Lepiej, żeby dołem była delikatna, powiedzmy, przestrzeń, luz, bo tu podłoga, wiadomo, pracuje, może to chodzić. A na górze niech jest po prostu bez żadnej szczeliny, bez żadnej szpary, więc tak to spróbuję sobie tutaj docinać, żeby góra była na styk, a dołem w razie czego była jakaś tam jakiś luz. No bo dół bardziej pracuje, czy podłoga się nagrzewa, minimalnie zawsze tam się może coś dziać. Przy chodzeniu też panele też pewnie delikatnie pracują, więc żeby to jakoś nie wpływało na te lamele, to zrobimy sobie dołem troszeczkę luzu. Dobra, ten klej jest dość taki gęsty. Może nie aż taki gęsty jak ten mamut, który mam, ale troszeczkę jest. Nie wiem, ile tego tu powinienem dawać, jakie grubości, żeby to złapało. I robię to też troszeczkę z przerwami, ponieważ wydajność tego kleju według informacji na opakowaniu to jest 18 metrów bieżących. Natomiast licząc, ile metrów bieżących musiałbym tutaj użyć, żeby robić ciągłą linię, no to będzie troszeczkę więcej. Dobra. Podstawiłem sobie drabinę w razie czego, jakby trzeba było szybciutko docisnąć gdzieś górą.
Rzeczywiście na sucho sprawdzałem, wchodzi fajnie z luzem, także... Dobra, no to teraz bierzemy ten górny poziomy element. Na razie nie spada, tu też się nic nie odkleja. Zobaczymy. Ok, listwa poklejona w dwóch pasach. Nie robię ciągłym, bo obawiam się, że mi tego kleju braknie. Ale mam nadzieję, że to będzie trzymać, no bez przesady. No, tak jak mówię, staram się dociskać do tej górnej listwy. Dobra, producent zalecał sprawdzić pion. Ja myślę, że mniej więcej jest. Także ok. No i dobra. Nie opadło? Chyba nie opadło. I lecimy z następnym paskiem. Dobra, zobaczcie. Na razie wygląda to w ten sposób. Mam przyklejone 4 panele. No myślę, że całkiem spoko. Staram się utrzymywać tutaj jednakową szczelinę od góry. Myślę, że całkiem przyzwoicie to wygląda. Dołem wiadomo jest troszeczkę więcej, ale tu sobie podbijemy troszeczkę klinem i też będzie ładnie. I ostatni pasek. Nawet kleju mi zostało. Troszeczkę oszczędzałem, no niepotrzebnie. Aż tak bardzo. No ale wszystko trzyma dobrze. Okej. Jest jakiś tam dystans od dołu. Myślę, że to nie opadnie. No i dobra, tak to się prezentuje. Ok, tak to się prezentuje z dalszej odległości. Myślę, że fajny widok, że fajnie to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, czy też tego typu listwy stosowaliście u Was w salonie, czy w jakimś innym miejscu. Który ewentualnie wariant Wam bardziej się podoba? Czy te takie bardziej wypukłe z MDF-u, czy może te płytsze, które akurat ja zastosowałem. Czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.